Witam oczywiście bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście KL209. Witam oczywiście w kolejnych oczywiście poradach ogrodniczych oczywiście KL-a. Dzisiaj mniej więcej porozmawiamy na temat wełnowca, jak się go mniej więcej pozbyć. Otóż przygotowujemy roztwór. Z czego roztwór możemy przygotować? Oczywiście z szarego mydła, z denaturatu albo z spirytusu. Mniej więcej jeżeli chodzi o spirytus, o denaturat, to mniej więcej 100 ml tego spirytusu czy tam denaturatu i po prostu na 1 litr wody lub po prostu szare mydło 20 gram na 1 litr wody i po prostu przemywamy to wszystko razem. Oczywiście szare mydło, oczywiście to musi być 20 gram na 1 litr wody. No i praktycznie rozcieńczone oczywiście z wodą na 1 litr. Jeżeli chodzi o spirytus od denaturat, to mniej więcej 100 ml rozcieńczony też na 1 litr wody. I po prostu przemywamy to liście, jak to się mówi, wacikami kosmetycznymi, liście. Myślę, że powinno pomóc. Jeśli nie, to oczywiście jest tam taki preparat, który się nazywa z firmy Substral. On tam jest bodajże na mszyce, na wełnosy, na wszystko. Można go kupić oczywiście w sprayu, w ogrodniczym. On tam chyba do 10, do 12 zł kosztuje. Oczywiście, no nie mam tu niestety obrazka, żeby to po prostu pokazać, jaki to by po prostu mógł być ten preparat, ale mówię, musicie po prostu albo ten domowy sposób zrobić, albo po prostu kupić w ogrodniczym Substral i myślę, że będzie w porządku, jeżeli chodzi o tego wełnowca. Warto oczywiście też pamiętać, żeby uważać ostrożnie z chemią. No i też tutaj te domowe sposoby, to też trzeba troszeczkę uważać oczywiście z, jak to się mówi, z wymagami ostrożności, jeżeli chodzi o chemię Substral. O ten spryskiwacz na wełnowce, to oczywiście też bardzo serdecznie oczywiście polecam. No i oczywiście to szare mydło, to wiadomo, że rzadko się ono pojawia, ale można też kupić w internecie czy tam gdzieś indziej. Jeżeli chodzi o alkohol czy denaturat, to można chyba jeszcze kupić spirytus, przepraszam, spirytus, nie alkohol, tylko spirytus i denaturat. Także 100 ml spirytusu albo denaturatu na 1 litr wody lub 20 gram szarego mydła na 1 litr wody. Oczywiście wszystko to rozcieńczamy oddzielnie z wodą i po prostu obmywamy to wacikami kosmetycznymi. Warto też podkreślić, że trzeba też można użyć tego substralu, co mniej więcej wcześniej polecałem, do pryskania tych wełnowców, do wszystkiego. Także zachęcam i to by było, jeżeli chodzi o to, na tyle. Jeżeli oczywiście chodzi o ten materiał, a ja oczywiście zapraszam do kolejnego materiału ze względu na to, że po prostu z braku czasu nie mogłem 2 dni temu niestety nagrać jakiegoś materiału czy czegoś tam, po prostu z braku czasu, a mniej więcej od 11 do 20 chyba 5 czy do 26 sierpnia mnie praktycznie nie będzie, także materiałów nie wiem, czy jeszcze będą, czy jak. Będzie po prostu taka minimum przerwa od materiałów ogrodniczych. Także oczywiście to by było na tyle. Ja oczywiście zapraszam do subskrybowania oczywiście kanału Porady Ogrodnicze oczywiście KL-a. Zapraszam również do Instagrama Porady Ogrodnicze KL-a i do TikToka Porady Ogrodnicze KL-a. Tam oczywiście jak chcecie, to możecie obserwować Instagrama. Jeżeli chodzi o TikToka, to tak samo zachęcam do zostawienia follow'a, czy na TikToku, czy na Instagramie. No i oczywiście subskrypcję na kanale Porady Ogrodnicze oczywiście KL-a i łapkę w górę, jeśli oczywiście materiał wam się przydał i się oczywiście spodobał.
Także oczywiście dziękuję Wam za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych oczywiście materiałów ogrodniczych. Także na razie i do zobaczenia.